Witam. Dzisiaj chciałem pokazać możliwość obróbki bezodpadowej otworów z wykorzystaniem modułu WireEDM. Mając wstępny otwór o średnicy 30 mm, zwiększymy go do 35. Mamy model przygotowany w SolidWorksie z wszystkimi elementami. Nas interesuje jednak tylko ten otwór. Jako półfabrykat mamy płytę z wstępnie obrobionym otworem 30 mm. Do tego typu obróbki nie jest konieczne przygotowanie takiego półfabrykatu. Służy on tylko celom pokazowym, gdyż potrzebne parametry i tak wpisujemy ręcznie. Upewniamy się, że wybraną maszyną jest elektrodrążarka. Wybieramy również odpowiedni jej typ oraz średnicę drutu. Automatycznie rozpoznajemy własności, a następnie generujemy do nich operacje. Wchodzimy do parametrów interesującej nas operacji. W zakładce EDM jako mostek wybieramy bez rdzeniowy. Liczbę zbierań dajemy na 0, a w zakładce wejście-wyjście średnicę otworu początkowego dajemy na 30. Klikamy OK i generujemy ścieżkę do tej operacji. Widzimy tutaj wiele przejść, które usuwają całkowicie materiał. Na symulacji widzimy, że elektrody wycinają otwór bezodpadowo. Cały zbędny materiał jest spalany. Dzięki takiej technologii możemy otrzymać bardzo dokładne otwory. Dziękuję za uwagę.